Słuchaj, chodź po prostu porozmawiasz, posłuchasz, może coś będzie ciekawego i tak dalej. Powiesz swoje jakieś przeżycia, jakieś opowiesz co w życiu i tak dalej, nie? No. No i jak wszedł w to, no to można powiedzieć, że tak się otworzył i tak, że później to on nas nakręcał, żebyśmy my chodzili, nie? No. Co to wspólnota? Czy to tak jak Joanna powiedziała właśnie tutaj, jak ja ją już poznałam, że jeżeli podoba się chociaż troszeczkę tutaj i ten, no to jest dużo fajniej, dużo lepiej, dużo więcej, tak się właśnie jest dłużej w tej grupie, można tak wejść bardziej w te relacje. No i co mnie tak bardziej urzekło, może to już być źle tego nie trafi, że są tacy normalni ludzie, bo tacy no właśnie no nie jakieś takie z kościołem, tak jak widzicie, bravo. Tak, tacy właśnie bardziej, no nie wiem, zdobyciali, no właśnie. Ja tu się bałem, że przyjdę z niego, będę miał taki taki bok. Nie, bo szkoła Maryi to tak trochę od razu mokarowo, nie? Brzmi. Radio Maryi. Ja bym powiedział pozytywnie, że myślę, dobra, zobaczę, zobaczę, najpierw tam. Stracę też jej zbliżę. No, ale ryzykowałeś. Ale ja mam takie szczęście, ja mówię, pierwszy raz poszedłem i od razu ojciec zobaczył na oczy. No, to szczęście. Ja wiem. Jak nie masz innego, to nawet za ten duży przyszedł. Ale nie ma. Co tam jeszcze było fajnego? No, wszystko. Bo tak, przyjechali Niemcy, zawsze Polacy z Niemiec przyjechali z Berla, cała wspólnota przyjechała praktycznie, nie? No i z Anglii. Było dużo z Niemiec i z Anglii. Znaczy nie cała wspólnota, ale dużo osób przyjechało właśnie z tej wspólnoty, ze szkoły naszej z Berla. To jest Westfalia bodajże, nadrednia Westfalia, czy tak? I z Londynu bodajże przyjechała grupka ze szkoły z filii londyńskiej. I kobiety tam przytaśtały chyba też facetów. Tak, tak, gdzie oni w ogóle nie uczestniczyli. Bo w Berlu to i faceci, i kobiety. To jest około do 50 osób taka szkoła w Berlu. I tam bardzo fajnie, bo to są małżeństwa polonijne. Także tam praktycznie pół na pół faceci i kobiety. Tego, nie? I wszyscy oczywiście nie przyjechali, tam kilkanaście osób przyjechało, ale też się cieszyli, nie? I ci z Londynu też widać było, że faceci, którzy byli bardziej oporni, z tego co pamiętam, nie? Tak, no ten jeden to właśnie to, co Rafał powiedział o tym przypadku. W ogóle nie chciał uczestniczyć, on powiedział, że wręcz w ogóle go to nie obchodzi i go nie dotyczy, a później przyszedł i się tak wkręcił, nie? Ale też było wszystko na luzie, nie? Siedzieliśmy w podgrupkach z tym bratem, tym innym tam, nie? On mówi do niego, mogę zapalić? No możesz, no. No i wszystko było takie normalne, nie? Nie było, że jakieś, żeby ktoś mu czegoś zabraniał, żeby się nie czuł jakiś zniewolony, tylko wszystko przychodziło pomału, nie? Generalnie... No... Grzech polegał na tym, tylko że się kryli z tym piwem i księdza nie zaprosili. To było... No, tak bym powiedziała, że i dla ducha, i dla ciała właśnie takie, że... No i troszkę można, czyli troszkę, nawet dużo można odpocząć. Mój mąż to przed wyjazdem, to w ogóle to pamiętam, że przy kuchence w kuchni stoimy. Jezu, gdzie ty mnie w tym roku zabierasz na jakieś wakacje? W tym roku to ja się nastawiam, że ja żadnych wakacji nie będę miał. A ja nie wiem, jakoś tak wewnętrznie czułam, mówię, dobra, pogadamy jak wrócisz. On wrócił, to dzwonił jeszcze przez do Czesia. Jezu, ja tak nigdy nie wypoczęłem. No naprawdę, wieście mi, że to tak było, że w ogóle no, takie oderwanie od rzeczywistości, ale takie zdrowe, no tak jak mówią, takie naładowanie baterii, tak mi Ola właśnie mówiła, że to ich zawsze później daje taką siłę na ten rok, żeby za rok znowu. Ja jak wróciłem, to mówiłem, że brat Piotr mi łopatą tą wiedzę wkładał, nie? Bo że generalnie w ogóle takie fajne podejście mi się podoba. Proste, do każdego trafia. I takie też urozmaicone, że to nie jest tylko, wiecie, suchy wykład, znaczy kiedy jest wykład, to jest wykład czy konferencja, ale właśnie no, jest to uwielbienie, są te małe grupki, też nie ukrywam, czas dla wolny nas, też jest. Tak, czas wolny, dla nas to było fajne, że jednak mamy trójkę dzieci, tam jednak też, no, młodzi właśnie, są rodziny z dziećmi, duży. No i tak się... Pilnują ci dzieci przez parę godzin. Niektóre w kropeczce. Ja wam podam teraz terminy, chcecie? I to jest tak. Dobra, tak, dziękujemy. Pani super. To jest, wam powiem tak. To jest Mikoszewo. W Mikoszewie jest pierwszy, drugi i czwarty stopień. Przypominam, że wy to powinniście chyba na zerówkę jechać, ale na przykład gdyby było, słuchajcie, gdyby była sytuacja, że nie możesz, że termin, gdzie jest zerówka, ci nie odpowiada, tak? A odpowiada ci termin, gdzie nie ma zerówki, a jest jedynka,
to robi, zrób to. Nie? Czyli tak, Mikoszewo to jest, słuchajcie, to jest koło Gdańska, ale to jest z jednej strony koło Gdańska, z drugiej strony daleko od Gdańska, to w ogóle nie jest Gdańsk, tylko to jest po prostu plaża. Do plaży mamy 10, no 15 minut piechotą do plaży. Przez fajny lasek, fajnie jest. I tam jeszcze więcej tego czasu wolnego, więc chodzą się kąpać. Nie? Tam jest super. Ja tam 3 razy byłam. No, 10, ja tam chcę jechać w tym roku. To jest 10 do 21 lipca. Potem są Laskowice. To jest, to nie wiem co to jest, gdzie to jest. Kołopiec. Nie, to nie jest Kołopiec. A gdzie? Te Laskowice to są tutaj. Pomorskie. Pomorskie. A, to tam Adam. Okay. I to jest 20. Ciszej, ej! Ale ja widzę, że nikt nie zapisuje. Ale zapisuje. Tu niektórzy zapisują. 21 lipca po 1 sierpnia. Potem jest Rokitno. Rokitno to jest Lubuskie. To jest sanktuarium. I tam jest nawet jakieś jezioro. Wiem, bo się jeden z naszych się topił tam nawet. Także mogą się tam nawet utopić. Jak komuś ciężko na duszy. Od 2 do 13 sierpnia. I w końcu jest Karczówka. Aha, i teraz tak. W Laskowicach jest zerówka i jedynka. W Rokitnie jest zerówka i dwójka. A w Karczówce to jest koło Kielc. To jest Karczówka. To jest od 18 do 29 sierpnia. To jest zerówka i jedynka. Także macie 4 możliwości, a właściwie to 3. A w Licheniu tej rodzinnej nie będzie? Nie, też będzie. Marek robi. Bo nie Marek, tylko... Czy Marek w Rokitnie? Nie, to nie ma. Nie, jest tylko to, to co powiedziałem. To są te 4 sesje. 4 sesje, tak? Także słuchajcie, koniecznie, a jak nawet już macie zaplanowane na wakacje, to jest musztarda, bo wyjdzie trudno, to pamiętajcie, żeby za rok sobie już nic nie planować. No ja, jak na przykład nie macie pieniędzy, no to gdzieś, nie wiem, pożyczcie u kogoś. Naprawdę warto, no. No i no. I jaki to jest koszt? Około 900 zł? Nie, chyba nie. Teraz jest około 800 zł bodajże. Tak, tak. Ale to z wyżywialnym wyżywieniem. Nie jesteśmy sektorem ekonomicznym, mi się wydaje. Nie jesteśmy. Niestety. No jak ktoś ma młodzież, to od 1 do 5.